Tytuł kursu: elementy sprzedaży towarów. Moduł: dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów. Temat: paragon. W momencie, kiedy dokonywana zostaje sprzedaż towaru lub usługi, sprzedający ma obowiązek wydać niezwłocznie kupującemu oryginalny paragon fiskalny, który został wydrukowany przez kasę fiskalną. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawno pana nie było. Byłem urodziny. Czy ma pani ten mój ulubiony chleb razowy? Oczywiście. W takim razie poproszę go. Czy kosztuje tyle co zawsze? Tak, 3,20. Poproszę jeszcze mleko w butelce i 2 budynie śmietankowe. Proszę. Czy coś jeszcze podać? To wszystko, dziękuję. Płaci pan 9,20. Obowiązkiem sprzedającego jest zawsze wydać kupującemu paragon fiskalny. Jeśli tego nie uczyni, może spodziewać się sankcji ze strony Urzędu Skarbowego. Dziękuję za wszystko i do zobaczenia. Ja również dziękuję. Do widzenia. W celu uniknięcia nieprzyjemności najlepiej wyrobić sobie nawyk wydawania paragonu wraz z resztą, którą się zwraca klientowi. Dobrym sposobem jest na przykład dodawanie do policzonej kwoty słów: proszę paragon, lub wkładanie go do opakowania lub reklamówki. To bardzo dobry wybór. Ta torebka jest bardzo funkcjonalna. Jest świetna. Bardzo mi się podoba. Wezmę ją. Zapakuję torebkę. Płaci pani 240 zł. W tej kopercie ma pani paragon, a tutaj instrukcję dotyczącą konserwacji torebki. Wszystko wkładam do torby. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo i zapraszam ponownie. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.